Jesteśmy na żywo. Cześć kochani, cześć Dario, raz jeszcze. Cześć, dzień Witam dobry. serdecznie. Kochani, dzisiaj moim gościem i waszym gościem jest Daria Łukowska, która prowadzi na YouTubie kanał Serio. Forma na życie. Forma na życie, jak również podcasty o tym samym tytule. Dokładnie tak. I teraz tak, my sobie z Darią ucięłyśmy wcześniej krótką pogawędkę, nawet dłuższą, natomiast znamy się już tak na dobrą sprawę wiele, wiele lat. Spotkałyśmy się na wielu tych samych szkoleniach, także historię wspólnej znajomości mamy długą. Daria, ty jesteś dietetykiem. Ja bym cię tylko poprosiła o troszkę o ściszenie głośnika może u siebie. Wydzieram, dobra, o, super. Jesteś, Dario, dietetykiem, ale skończyłaś też fizjoterapię, byłaś trenerem, a teraz studiujesz psychologię. Tak jest. Czyli mało kto podchodzi tak holistycznie do życia pacjentów jak ty, na dobrą sprawę. Tak, dokładnie. Wiesz, im dłużej pracuję, tym bardziej widzę, że to jakby takie wyjęcie tylko jednego czynnika, typu właśnie dieta, to nie wszystko, jeżeli myślimy o faktycznie pomaganiu ludziom. Nie wyobrażam sobie teraz pracować jako dietetyk na zasadzie, że proszę jadłospis, dziękuję, do widzenia, bo to totalnie nie działa, po prostu. W sensie dla niektórych zadziała, ale mamy takie czasy, że większość ludzi no, boryka się z takimi problemami zdrowotnymi, że chciałabym im po prostu móc pomagać bardziej tak holistycznie, no bo nie da się tego inaczej nazwać. Holistycznie słowo klucz. Słuchajcie, was bardzo zapraszam na kanał Darii. Naprawdę dużo fajnych, ciekawych informacji. I one są podane w super sposób, co też nie zawsze jest takie oczywiste, bo słuchajcie, i wiedza, i forma przekazu, i oprawa wizualna zresztą również bardzo fajna. To się rzadko zdarza, tak że słuchajcie, bardzo serdecznie zapraszamy. A my dzisiaj z Darią porozmawiamy sobie o cyklu dobowym, o rytmie dobowym. I tak na dobrą sprawę, wiesz, jak zaczęłam się przygotowywać do tej rozmowy z tobą, to rzeczywiście zwróciłyśmy uwagę, ty w sumie mi zwróciłaś uwagę, że mikroflora, a rytm dobowy, cykl dobowy są mocno powiązane. Ja mówię, kurczę, rzeczywiście, przecież tych badań jest całkiem sporo. I teraz mi dopiero, wiesz, co przyszło do głowy, to jest przecież oczywiste, że oprócz czynników, które zawsze wymieniałam jako czynniki uszkadzające mikrobiom, wiesz, jak antybiotyki, używki, stres, dlaczego ja nie mówiłam pacjentom o tym, że zaburzony rytm dobowy również bardzo silnie negatywnie wpływa na mikrobiom jelita? Dokładnie. Dokładnie. I kwestia problemów ze snem, kwestia zaburzeń w naszym śnie, jakości, jak i tak zwanej tej fragmentacji snu, to wszystko sprzyja temu dysbalansowi mikrobioty. Ale jednocześnie też, no widziałam przynajmniej w jednym z badań, była informacja a propos właśnie też przypuszczalności jelit, no bo to jest też jedno z drugim Tak. powiązane, prawda? No, więc jakby z tego co wiem, no to są badania w większości na zwierzętach pojedynczych, chyba się są też na ludziach, natomiast jest to temat po prostu, który musi zostać jeszcze bardziej przebadany, ale jestem przekonana, że to będzie naprawdę gorący temat w najbliższych latach. Tak samo jak cała kwestia właśnie cyklu dobowego, chronobiologii i światła, no bo to światło tak naprawdę wiemy, że jest dużym game changerem w kontekście zdrowotnym, w kontekście rytmów dobowych właśnie i na razie jest to takim, jak to pięknie przeczytałam ostatnio zdanie w jednym artykule, że jest światło niebieskie, aktualnie jest glutenem w świecie właśnie tutaj, wiesz, w świecie właśnie chronobiologii, Dobra. ale na razie, ale jestem przekonana, że kolejne lata badań pokażą, że jest naprawdę to poważna sprawa. Dobra, do mikrobioty jeszcze wrócę, jeszcze sobie pogadam, Daria, z tego, bo ja sobie muszę pogadać o tych bakteriach i z tobą też podyskutuję o rzeczach, o których ja gdzieś tam przeczytałam, jak ty to widzisz. Natomiast zaraz przejdziemy do, słuchajcie, rytmów dobowych, omówimy sobie, czym rytm dobowy jest i tak naprawdę, kochani, jak on na was wpływa, bo my lubimy się suplementować, modne nowe diety też lubimy, ćwiczyć lubimy, ta aktywność fizyczna jest bardzo dużym wyznacznikiem zdrowego stylu życia, a często zapominamy o podstawach. Stąd, Daria, jesteś dzisiaj z nami, ja się z tego bardzo cieszę, żeby porozmawiać o podstawach tego, jak nasze życie powinno wyglądać, jak powinien wyglądać rytm czuwania, rytm snu i dlaczego wygląda źle u większości z nas. No, najpierw zadam Ci pytanie, słuchaj, takie może niepodchwytliwe, bo ja na przykład mam fatalny rytm dobowy, fatalny. Ja jestem nocnym markiem, ja lubię pracować w nocy i ja już wiem, że wszystko jest tutaj źle i będę z tym walczyć, ale słuchaj, osobą, która musi spać w totalnym zaciemnieniu. I w totalnym zaciemnieniu ja naprawdę muszę spać, to znaczy każda ilość światła mi przeszkadza i mnie wybudza. Dobrze śpię czy źle śpię? To są kłótnie wśród moich przyjaciół, słuchaj. Dobrze. Jeszcze dopytam może, czy zasypiasz w opasce, czy bardziej w ciemne zasłony i wszystko odcięte?
Różnie mi się zdarza, słuchaj, jak nie mam ciemnych zasłon, opaska jest zawsze ze mną, ale generalnie preferuję takie, wiesz, grobowe warunki snu, czyli ciemno, zasłony, rolety, najlepiej zewnętrzne i tak zasypiam. Mhm. Wiesz, ostatnio przygotowywałam się materiał na temat sypialni, generalnie tych idealnych warunków i dla mnie to jest taki temat niejednoznaczny, no bo z jednej strony faktycznie my potrzebujemy ciemności, żeby się melatonina wydzielała, generalnie żeby nam się dobrze spało, no więc jakby ta opaska na oczy jak najbardziej, no ale oczywiście jeżeli chcemy żyć zgodnie z cyklem dobowym, no to rano nas powinien wybudzić ten wschód słońca i później coraz więcej słońca. No a jeżeli się odetniemy, no to nas to nie wybudzi teoretycznie. Teoretycznie, choć wiemy, że my mamy wewnętrzny rytm dobowy też, który jest niezwiązany ze światłem, więc to już jest w ogóle, za chwilę pewnie sobie o tym powiemy, no bo to też były takie eksperymenty właśnie jaskiniowe a propos twoich warunków i to zdecydowanie jest bardzo ciekawe. Więc też mówi się, że no nie mamy, jak jest noc, no to nie jest całkowicie ciemno, no nie? No bo to też zależy od tego, czy mamy bardziej pełnię, czy nie. I zastanawiałam się ostatnio, czy to też to, że w trakcie pełni często ludzie mają problemy ze snem, no bo się często mówi o pasożytach w tym kontekście, a czy to właśnie nie jest ta kwestia, że mamy więcej światła za oknem i nam jest trudniej zasnąć po prostu, nie? Bo za dużo jest tego światła po prostu wtedy za oknem. Więc uważam, że albo fajnie jest założyć opaskę, która no, w 99% zawsze spadnie w ciągu nocy, więc zasypiasz w ciemnych warunkach, ale w ciągu nocy ci ona spadnie, i powiedzmy już budzisz się z tym światłem za oknem, to jest jedna kwestia, a druga, jeżeli lubisz bardzo totalnie się odciąć na czarno, czy ktoś ma rolety właśnie wyciemniające czas zasłony, jest coś takiego jak budzik imitujący wschód słońca i zachód słońca. Jest to dla mnie w ogóle odkrycie i jakby sama ostatnio testuję go, na razie testuję, więc nie mogę za wiele powiedzieć, czy faktycznie działa, czy nie, natomiast jeżeli sztucznie się odcinamy, no bo nie mamy, umówmy się, wiesz, w nocy totalnej ciemności. Ale jeżeli już się tak w cudzysłowie sztucznie odcinamy, to też możemy sztucznie sobie ten wschód i zachód słońca w pomieszczeniu odtworzyć. I taki budzik, jeżeli sobie od rana, no to on na przykład może cię budzić ćwierkaniem ptaków i od czerwonego koloru, powiedzmy budzik ustawisz sobie na 6:30, to on o 6:00 będzie czerwony i będzie coraz jaśniejszy, aż cię wybudzi tym jasnym światłem o tej 6:30. I to samo możesz zrobić w drugą stronę, jak zasypiasz, czyli jak się odetniesz z jasnego, albo nie wiem, powiedzmy gdzieś tam idziesz, jak jest zmierzch do sypialni, no to on będzie coraz z jasnego schodził aż do czerwonego, do zachodu słońca, aż się wyłączy i jakby będzie totalnie ciemny. Więc kiedy robisz sobie takie ciemne warunki, to być może fajnie by było tutaj sobie też odtworzyć ten wschód i zachód słońca, który wpływa maksymalnie na nasz rytm dobowy. No albo właśnie dla mnie to ta opaska po prostu, która ci w ciągu nocy spadnie i będziesz się wystawiać jednak na to światło dzienne. No i bardzo fajnie, no to jest ciekawa sprawa. Ja tak sobie myślę, słuchając ciebie, Dario, że ja po prostu chyba powinnam zacząć chodzić wcześniej spać i wstawać jak słońce wstaje, czyli po prostu wyregulować swój rytm dobowy. Tak. Okej, słuchaj Daria. Moje pytanie, bo ty mocno pracujesz z tym rytmem dobowym, z pacjentami generalnie, którzy mają zaburzenia wynikające w dużej mierze z zaburzeń rytmu dobowego. Czym właściwie jest rytm dobowy? Mamy takie jedno pytanie i myślę, że ono jest sensownym pytaniem na wejście. Tak, no to jest cykl zmian, które zachodzą powiedzmy w naszym organizmie, ale generalnie patrząc na rytmy dobowe, to patrzymy generalnie na wszystkie i zwierzęta i rośliny mają swoje rytmy dobowe, ale prawidłowa w ogóle nazwa to są rytmy okołodobowe. Dlatego, że tak jak wspomniałam ci o tych eksperymentach z jaskiń, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo było wielu naukowców, którzy się w jaskiniach pozamykali, żeby zobaczyć jak się maksymalnie odetną od słońca, co się wydarzy, no bo słońce, czyli światło jest naszym tam tym głównym dawcą czasu. No i wtedy wiesz, co się wydarzy, kiedy się odetniemy maksymalnie. I okazuje się, że człowiek ma swoje rytmy, wewnętrzne rytmy dobowe, ale one są dlatego okołodobowe, że nie trwają tyle, ile doba, czyli 24 godziny, ale się wydłużają. I w jednym z takim eksperymencie, tam panowie się zamknęli na kilka tygodni, to młodszy, tam 20 parę lat, asystent profesora, z którym się z nim zamknął, wydłużyła mu się doba od 26 do 28 godzin. Czyli jakby oni cały czas mieli cykl czuwania 15 godzin, a 9 godzin snu, ale każdego dnia chodzili troszeczkę później spać i to się wydłużało, przez to ich rytm właśnie młodszego dobowy był 26 do 28, a tego starszego był ponad 24 godziny lekko, ale to nie było 24 godziny, powiedzmy niecałe 25. Inny znowu naukowiec się zamknął, też wyszło, że tam po 24,5 coś takiego. Także my wiemy, że my nasze wewnętrzne rytmy
dobowe mamy. I to tak jest, że nawet bez tego słońca te nasze komórki mają swoje rytmy, nasze hormony, wszystko w naszym organizmie wie, kiedy jak działać, ale kiedy pojawia się światło, czyli właśnie to nasze słońce, powiedzmy, no bo to jest dla nas najważniejsze, dawca czasu, czyli Zeitgeber, to się nazywa po niemiecku, nie wiem jak dokładnie to się wymawia, no ale generalnie dawca czasu. No i on nas nastraja, tak naprawdę nasz organizm, i jeżeli jest to światło, no to ono jest takim głównym dawcą czasu właśnie naszym. Czyli regulatorem jakby nie było. Dokładnie tak, dokładnie i tak, no. Może ja się w jaskini powinnam zamknąć, teraz sobie myślę, wyruszyć sobie dobę. Kasia Markiewicz, witamy z Szereg Genów. Tak, Kasiu, wiem, że powinnam wyregulować swoje cykle dobowe, też mi o tym mówisz często na webinarach, dlatego widzisz, ja się w tym temacie edukuję i mam zamiar to zmienić. Dobra, teraz tak, Dario, zanim przejdę do pytań swoich, mam tyle pytań do ciebie swoich, że tak powiem, do pytań zadanych wcześniej przejdę za moment. Słuchaj, bardzo często rzeczywiście te zaburzenia rytmu snu i czuwania występują. Występują, mam wrażenie, coraz częściej, bo i pracujemy zmianowo, i coraz później chodzimy spać, bo mamy pracę, i podróżujemy, robimy w ciągu kilku godzin kilka kontynentów często. I takim magicznym środkiem kiedyś wydawało się być melatonina. I rzeczywiście duża grupa moich pacjentów tą melatoninę łyka, słuchaj. Część deklaruje, że śpi po niej super, część deklaruje, że w ogóle na nich nie działa. Jaki jest twój stosunek do tejże melatoniny? Wiesz co, no jeżeli chodzi o kwestię suplementacji melatoniną, to takie ogólne stanowisko jest, że jeżeli suplementacja melatoniną, to ona powinna być krótkotrwała. To dużo zależy od dawki oczywiście, którą przyjmujemy, co na kogo zadziała. Natomiast faktycznie to powinna być taka suplementacja, przynajmniej wiesz, według danych naukowych to się wskazuje, że bardziej w przypadku, jeżeli jesteśmy narażeni na jet lag, czy właśnie w przypadku takiej poważniejszej już bezsenności, kiedy możemy powiedzieć o bezsenności, a nie o tym, że po prostu nam się trudniej zasypia. Natomiast często jak dostaję pytanie o suplement na sen generalnie, to zawsze mówię, żeby suplementem na sen jest higiena snu, bo jeżeli nie ogarniemy tego wszystkiego, to naprawdę to jest tak silne, chociażby to światło, to są tak silne czynniki, że te suplementy nie dadzą rady, jeżeli my sobie nie ogarniemy higieny snu. To wiesz, to pewnie jak ze wszystkim, nie? Że suplementy są taką wisienką na torcie, na poprawę jeszcze czegoś bardziej, ale nie na uregulowaniem takim od podstaw. Mm-hmm. I ta melatonina faktycznie jest jednym z nielicznych suplementów reklamowanych w kontekście snu, no bo to jakby no melatoninę mamy jako hormon snu, tak? Więc to się sprawdza. Faktycznie nawet jest u dzieci podawana pod kontrolą lekarza melatonina w jakichś tam mniejszych dawkach, też krótkoterminowo. Aczkolwiek no na pewno nie tak na zasadzie, że nie dbam o to, że jest że ma być ciemno, nie dbam o to, żeby posiłki dostosować chociażby do cyklu dobowego, nie dbam o jakość sypialni, o hałas, właśnie o ciemność i tak dalej, tylko po prostu łykam sobie melatoninę. To może nie zadziałać po prostu. Mhm. To się bardzo zgadza. Wiesz, ja to też często powtarzam pacjentom, że suplementacja czymkolwiek to jest działanie tylko i wyłącznie objawowe. Może pomóc w momencie, kiedy się łyka, ale ile można łykać suplementy tak na dobrą sprawę. Dobra, czyli to wiemy. Słuchaj, poruszyłaśmy tutaj temat posiłków, nie ty jedna, bo tutaj jest do ciebie dużo pytań właśnie na temat tych posiłków. Słuchaj, ja połączę takie jedno długie pytanie. Czy pracując, czy jest maksymalna ilość posiłków do spożycia w ciągu dnia? Jak poprawić jakość snu posiłkiem i co najlepiej jeść przed snem? Mianownie wspólne jedzenie. No jakby powiedzmy ilość posiłków nie do końca może dotyczy też jakość snu, to myślę, że spokojnie można powiedzieć, że no nie ma czegoś takiego jak jakaś zalecana ilość posiłków, bo są osoby, które się świetnie czują na dwóch posiłkach, są osoby, które uwielbiają te 5 posiłków mityczne. Standardem powiedzmy są takie te 3 posiłki, uważam, i nad nich można wtedy sobie manipulować. Natomiast wracając właśnie do bardziej kwestii jakości snu, czyli co jeść przed snem. Ja ostatnio właśnie przygotowywałam kurs na temat snu i dość dokładnie to sprawdziłam i nawet wcześniej sobie zaplanowałam, że zrobię takie lekcje, wiesz, na zasadzie dokładnie jakie produkty połączysz i żeby było jak najwięcej tych produktów, które będą sprzyjały dobrej jakości snu, a to niektóre melatoninę zawierają, a to kontekst tryptofanu i tak dalej, no wiele można takich rzeczy znaleźć w tekstach popularno-naukowych, wiesz, typu zjedz kiwi przed snem, zagryź bananem i wypij szklankę mleka i będziesz super spać. No ale okazuje się, że nie do końca, no bo po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestię
zawartości melatoniny, tam kiedyś było chyba, że w czerwonych winogronach na przykład jest melatonina i żeby jeść winogrona wtedy na sen. Ale prawda jest taka, że my nie jesteśmy w stanie nigdy przewidzieć, ile tej melatoniny chociażby, czy innych z tych składników będzie w danych, nie wiem, owocach, produktach generalnie, no bo to wszystko zależy od uprawy, naprawdę od wielu czynników, od rodzaju danego produktu. No i naukowcy, wiesz, porównywali, że no w jednym znajdziesz faktycznie coś, co może mieć trochę tego, co ci pomoże w śnie, a w innym zupełnie nie. Ale dwa, jeżeli już są te różne składniki odżywcze, które mogą sprzyjać jakości snu, no to one są zazwyczaj w takiej ilości, która nie ma za bardzo wpływu na ten nasz sen. I generalnie jest bardzo ważna zasada dla mnie taka, żeby w ciągu dnia zjeść odpowiednią ilość kalorii, czyli nie głodzić się, żeby się nie wybudzać w nocy, no bo osoba na przewlekle restrykcyjnej diecie po prostu będzie się wybudzać w nocy do lodówki, bo organizm wie, że długo... Tak, z głodu, no długotrwałe takie głodzenie się, długotrwałe bycie na dietach odchudzających będzie zawsze tutaj po prostu problematyczne. Dwa, problemy z cukrem, czyli jeżeli ktoś oczywiście ma taką dietę, która nie sprzyja regulacji poziomu cukru we krwi, no to też może sprzyjać wybudzeniom w nocy po prostu, tym chodzeniu w nocy do lodówki, chociażby przez spadki cukru we krwi, więc kwestia regulacji tych posiłków. I trzecia dla mnie bardzo ważna zasada to po prostu nie jedzenie przed snem. Tak? Jakby pytanie, co jest przed snem? Nic. To jest. Dobra, o tym się zatrzymam, Daria. Jak tak. Ile godzin przed snem nic nie jemy? Tak, więc 3 do 4 ok. Jeżeli pilnujesz takiego powiedzmy rytmu dobowego, że idziesz spać około 22, 23, ja bym wolała bardziej spojrzeć na to od innej strony, bo to pytanie jest trochę podchwytliwe, jeżeli chodzi o kwestię, znaczy może nie podchwytliwe, ale ryzykowna odpowiedź, kiedy powiem, że 3-4 godziny przed snem, ale bardziej ja bardzo wspieram tutaj tą kwestię teorii early time restricted feeding, czyli tego jedzenia w pierwszej części dnia. Jakby to znowu tutaj otwiera się nam może pytania, co jak ktoś trenuje wieczorem, co jak ktoś wraca późno do domu i tak dalej, więc jakby badania, które badały early time restricted feeding, skupiały się na tym, że ludzie przestawali jeść tam chyba o 15 albo 14, ale skupmy się na tym, żeby nie jeść po 17-18, czyli wracamy do tego, co przez kilka lat zbijaliśmy jako mit, czyli mitem jest to, żeby nie jeść po 18, a ja uważam, że to jest super dla snu, więc jeżeli ktoś siedzi bardzo długo, jest tak zwanym, w cudzysłowie, nocnym markiem, bo kwestia chronotypów to jest już w ogóle bogaty temat też. I to jest bardzo często temat też, moim zdaniem, wymówek, bo często przeceniamy swoje bycie sobą, niestety. No to wtedy, jeżeli komuś powiem, że 3-4 godziny przed snem, no to wiesz, no to jeżeli ktoś idzie o drugiej, no to zje o 22, a wiemy, że tak jak powiedziałam, nasz organizm ma te swoje rytmy dobowe i wieczorem, powiedzmy, jak już jest taka pora, żeby iść spać, nie wiem, po 20, dajmy 21, zwalnia pasaż jelitowy, zmniejsza się wydzielanie kwasu solnego w żołądku, to jakby nasz organizm nie patrzy na to, że my mamy ochotę długo posiedzieć. Po prostu on ma swoje rytmy, tak? I on by chciał o tej godzinie już, żeby mu odpuścić z tym jedzeniem. A potem to sprzyja wielu licznym problemom trawiennym, no co już później też sama wiesz, że to jest taka spirala pewnie i podejrzewam, że nawet kwestia, wiesz, problemów czy SIBO nad wrażliwym jelitem też często mogą poniekąd chronobiologiczne problemy tutaj się dokładać bardzo mocno. Czyli bardzo mocno, słuchaj, tak słucham Ciebie, co jest bardzo logiczne, my sobie sami fundujemy wiele jednostek chorobowych, żyjąc niezgodnie ze swoim rytmem dobowym. I nasz organizm prawdopodobnie tym samym daje nam do zrozumienia, że już dosyć, że już koniec i już dłużej nie pociągnie, jeżeli my tego nie zmienimy. Mądra kwestia, ten nasz, słuchaj, rytm dobowy, te nasze wewnętrzne systemy regulacji, jakby nie było, rzeczywiście chyba ratuje nas często od poważniejszych problemów. No dobra, ale słuchaj, Dario, bo to są de facto już takie problemy praktyczne naszych pacjentów. Słuchaj, kolejne pytanie Ci zadaję. I znowu słuchaj, obkarmę posiłki. Śpię 22:05:30, nie prowadzę intensywnego trybu życia, natomiast rano nie jestem w stanie wstać z łóżka. Od pewnego czasu pogorszone wyniki tarczycy, jak na tym zapanować? Staram się nie jadać kolacji, ostatni posiłek 16:00-16:30, jednak w godzinach wieczornych odczuwam silny ruch jelit. Czym to może być spowodowane? Pytanie kombo. Dużo rzeczy, nie? Bo tak, po pierwsze, ja bym się skupiała w ogóle na tym, czy jaka jest jakość diety podczas, w ciągu dnia. No bo ja jestem dużą fanką intermittent fasting tak zwanego, czyli po prostu tego postu przerywanego, ale jeżeli go robimy mądrze, czyli po pierwsze, jeżeli on jest robiony w pierwszej części dnia, a nie, że ktoś, nie wiem, je od 14 do 22, tylko jeżeli to jemy od, powiedzmy, przebudzenia się w cudzysłowie, czyli powiedzmy godzina, półtorej od wstania, to już zależy, i kończymy właśnie wczesnym popołudniem, wieczorem, późnym popołudniem, więc to ma znaczenie, ale dwa,
czy przez ten tak zwany post przerywany nie doprowadzamy się do stałej restrykcji kalorycznej, takiej dużej. A wiesz, że nie tole, jakby problemy z tarczycą, niedoczynnością tarczycy, często, jakby no wiadomo, że to jest miliard przyczyn, niedoczynność tarczycy to może mieć miliard przyczyn, ale jedną z może być właśnie przewlekła restrykcja kaloryczna. Osoby, które są na przewlekłej restrykcji kalorycznej, nie dojadają regularnie, dodatkowo jeszcze często mając, powiedzmy, duży wysiłek, ale nawet nie muszą mieć, wystarczy, że po prostu są cały czas na dietach, nie wiem, odchudzających typu 1000 kalorii, 1200, no to niestety, wiesz, no to samo to, że ja stosuję post, no to jedno, ale jeżeli przez ten post mam się głodzić, no to już lepiej nie stosować tego postu, tylko musimy wiedzieć, ile jemy i te posiłki skumulować w tym takim mądrym oknie żywieniowym. Dajmy na to, nie wiem, 8-18, niech tak będzie. Nie? To coś tak okay. Jeżeli ta pani je już po 16, no to pytanie, czy ona zjada tą swoją pulę kalorii, którą powinna zjeść, czy zjada wszystkie składniki odżywcze. Więc to jest bardzo ważne i dlatego właśnie ta jelita, bo być może te jelita domagają się, że tak powiem, no bo pani się głodzi. Jedzenia, po prostu. Dokładnie, dokładnie tak. No ale dwa, być może po prostu pani też ma takie warunki środowiskowe, tak zwane te zanieczyszczenie świetlne, tak? Czyli wszystko to, co ją pobudza, światło niebieskie nas pobudza. Tak jak mówię, mamy wewnętrzne zegary dobowe, ale wszystko jest, znaczy, a najważniejszym regulatorem jest światło. Światło niebieskie, czyli te emitowane z ekranów, przed którymi siedzimy, telefonów, telewizorów, jest naprawdę dla nas pobudzające bardzo silnie. I to jest dużo silniej niż światło dzienne wręcz, bo to są zupełnie inne piki światła niebieskiego, kiedy patrzymy w ekran, a inne, kiedy patrzymy w słońce, bo światło niebieskie jest w ciągu dnia, światło niebieskie jest niezbędne, jest spektrum światła, wiadomo, że też światło niebieskie nawet jest czasem wykorzystywane w różnych terapiach właśnie pobudzająco, ale generalnie no to światło, na którego mamy za dużo po zmroku, czyli właśnie ekrany, one może nas pobudzać, więc jeżeli pobudzamy organizm, no to melatonina się nie wydziela i organizm cały czas myśli, że jest dzień i ma działać. I jedziemy na pełną obrotę. Tak, a to, co robimy przed snem, ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy rano. I to też jest ważne. Więc odpowiadając na pytanie, ta wiedza totalnie, znaczy ta wiedza o tej pani totalnie nie daje nam tutaj, wiesz, pola do jakiejkolwiek porady, bo tam jest tyle czynników, że pytanie, co jest zadbane, a co nie. Właśnie, kochani, bo to są właśnie takie zawsze pytania bardzo indywidualne, gdzie trzeba naprawdę znać cały wywiad chorobowy pacjenta, czasami przegadać z tym pacjentem godzinę, a nawet dłużej, żeby dojść do konkluzji, co jest zaburzone, co trzeba zbadać, w jakim kierunku i z diagnostyką, także nie unikamy odpowiedzi, a raczej zapraszamy na takie bardziej osobiste konsultacje celem wyjaśnienia tych problemów indywidualnych. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Daria, takie ciekawe pytanie, wydaje mi się, że bardzo holistycznie zadane, o ile ja dobrze rozumiem zadanie tego pytania. Mianowicie, czy możliwe jest ustawienie dobowego rytmu dorosłego człowieka? Rozumiem, że prawidłowe ustawienie, tak? Czyli ktoś ma zaburzone i czy możliwe jest jego przywrócenie do prawidłowych norm? No właśnie, i tutaj nam wraca ten temat jak bumerang chronotypów. Chronotypów, które kiedyś oczywiście mówiliśmy. Tak, oczywiście. Mówiliśmy, wiesz, kiedyś, że jest sowa skowronek, typ dzienny, typ poranny i typ pośredni, powiedzmy to takie w literaturze naukowej zazwyczaj mówimy o tych trzech, powiedzmy, ten pośredni, poranny i wieczorny. Mhm. Był jakiś czas temu pan, znaczy jest, książka, którą nie pamiętam jaki jest tytuł, pan psycholog kliniczny, który wyodrębnił cztery inne chronotypy, czyli tam jest delfin, lew, wilk i coś jeszcze, niedźwiedź, tak? I mamy totalnie inne jakby i szukamy tutaj jak zwykle wrzucenia się w ten schemat, nie? I teraz tak jakby kwestia, nawet ostatnio też dość popularne wykłady na YouTubie też, gdzie gdzieś tam spada stwierdzenie, że nawet 50% z nas może być faktycznie tym nocnym markiem. Dla mnie to jest wszystko dalej niejednoznaczne. Literatura, jeżeli tak by poszperać faktycznie dokładnie, to wiele badań nie jest jednoznacznych w kontekście chronotypów, że niby one są, ale z drugiej strony tak wiele zmiennych tutaj dookoła tego jest, że kiedyś trafiłam na takie opracowanie, które mówiło, że tak naprawdę większość tych badań nie mówi nam tak w 100%, że faktycznie mamy takie typy, takie chronotypy. Ostatnio miałam też bardzo ciekawą rozmowę ze znajomym, robiliśmy live właśnie na temat chronotypów u mnie na Instagramie i wiesz, chronotypy zaczęliśmy badać później niż powstała żarówka.
czyli niż już mamy te światło, dostęp do światła. No i teraz pytanie, wiesz, oczywiście wiadomo, że organizm też się do czegoś adaptuje, ja też absolutnie tutaj nie mówię, że teraz mamy do jaskini wrócić, ale chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie do końca sprawdzić, bo może tak, załóżmy, że ktoś w wieku nastoletnim, kiedy wiek nastoletni charakteryzuje się typem nocnego Marka. Dzieci w wieku nastoletnim śpią dłużej i generalnie raczej mają ten typ wieczorny. To wynika z ich dojrzewania, no nie? No i teraz załóżmy, że ktoś od tamtych lat nastoletnich cały czas żyje w taki sposób, no mamy teraz wiadomo, że tą elektronikę, więc czasy sprzyjające, żeby dzieci wieczorami siedziały, oglądały YouTube'a i tak dalej, przed tymi ekranami. Potem jest trudniej rano wstać, siedzimy znów wieczorem, pobudzamy się światłem niebieskim, no i takie koło. No i ktoś potem mówi, że on to od zawsze był takim typem wieczornym. Tylko co to znaczy od zawsze, kiedy wiemy, że nasz chronotyp wpływa przede wszystkim w wiek, znaczy między innymi wiek, to gdzie mieszkamy faktycznie, czyli to w jakiej strefie klimatycznej mieszkamy, to ma też duże znaczenie. Ale no, tutaj biorąc pod uwagę tę kwestię wieku i stylu życia, bo na przykład wiemy, że nasz organizm reguluje się też do naszego stylu życia w pewnym sensie. I jakby tutaj było też jakieś badanie, które pokazywało, że osoby w takiej młode dorosłe, czyli powiedzmy między tym wiekiem wiesz, nastoletnim, a już starsze, które chodziły do pracy, miały ten wcześniejszy typ właśnie chronotypu niż osoby, które nie chodziły jeszcze do pracy. No więc co to nam dalej mówi? Wiesz, to dalej nam mówi, że to jest w pewnym sensie dopasowanie do stylu życia. Życia. Czyli dobra, Daria, czyli zakładając, ja chcę zmienić swój rytm dobowy i podejmuję wszelkie kroki ku temu, czyli zmieniam system pracy, zaczynam kłaść się wcześniej, wstaję wcześniej, siłą rzeczy, słuchaj. Rozumiem, że to jest do zrobienia. Po prostu przepracowanie moich nawyków. Moim zdaniem w dużej mierze tak. Ja ci powiem tyle, że większość osób, które do mnie trafia, w zasadzie chyba nie było osoby, która, z którą byłoby inaczej, która trafia do mnie i mówi właśnie, że ona raczej bardziej jest takim właśnie typem wieczornym, nocnym Markiem. Mówię, dobra, to wprowadźmy kilka takich zasad właśnie tam ogarnięcia higieny snu i zobaczymy, no bo jeżeli faktycznie tak jest, jeżeli ta osoba ma tak zwany, nie wiem, czy słyszałaś takie określenie social jet lag, czyli to właśnie, że ty powiedzmy jesteś nocnym Markiem, ale musisz pracować rano i to masz jakby codziennie powiedzmy ten jet lag. No to też jest ciekawe na pewno pojęcie i być może właśnie tutaj ona też funkcjonuje, ale okazuje się, że większość osób, które wprowadzą te zasady dotyczące cyklu dobowego, potem nagle mówią, kurczę, ale ja mam dużo energii rano, nagle wstaję wcześniej. No to czy jesteś nocnym Markiem, czy po prostu twój styl życia spowodował, że byłeś tym nocnym Markiem? Się. No drodzy Państwo, może rzeczywiście warto spróbować, o ile niestety ktoś ma warunki ku temu, bo wiadomo, że to nie zawsze jest takie proste. Oczywiście. Ale warto. Daria, dużo jest tutaj pytań o sen. Myśmy już o tym wspomniały, rozmawiałaś o tym, że trzeba uregulować rzeczywiście te zasady chodzenia do łóżka, cały cykl dobowy, tak naprawdę cały dzień, wydaje mi się, organizacja całego dnia sprzyja temu, żebyśmy łatwiej bądź gorzej zasypiali. Natomiast tych pytań rzeczywiście, wiesz co, problemy ze snem, pisze pani Marta, ja też te pytania miałam zadane wcześniej. Słuchaj, mamy pacjenta z bezsennością, albo pacjenta, który śpi zbyt krótko, pacjenta, który się wybudza. Czy sama zmiana nawyków wystarczy? Ja wiem, że to jest pytanie bardzo ogólne i trudne, ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Tak, no wiesz, no bo to znowu powstaje zależy. Tego, tak, oczywiście, że to zależy, bo to jest kwestia znowu tego wywiadu. Wiesz, czasem kwestia bezsenności to jest kwestia tego, że masz teraz bardzo duży stres, nie? I bez przepracowania tego z psychoterapeutą, a czasem nawet bez chwilowej czy bez kontaktu z psychiatrą i bez chwilowego wprowadzenia leków nasennych, które wiadomo, że one długoterminowo stosowane są, mogą nawet nasilać bezsenność, oczywiście, ale krótkotrwało, powiedzmy, czasem może być to konieczne. Psychoterapeuta, rola psychoterapeuty w terapii poznawczo-behawioralnej, jak dobrze kojarzę, to przepracowuje też się z pacjentem takie rzeczy, więc tutaj wiesz, ja mogę powiedzieć, że jeżeli od tego zaczniemy i wprowadzimy wiele zmian, a naprawdę uwierzcie mi, że światło jest game changerem w tej sprawie i zdecydowanie te okulary czerwone, które są teraz takie modne, to jeżeli mamy dobre, czyli te takie faktycznie od dobrego producenta, który blokuje w 100% światło niebieskie, a nie w 50 czy 80, bo światło soczewki to nie wszystko, ono naprawdę zmienia bardzo wiele i to jest tak, że no właśnie tak szukamy suplementacji, o tam okulary, jakiś wymysł, naprawdę ja polecam najpierw spróbować. Sama kwestia światła górnego, bo światło z ekranów to nie wszystko, nie? Bo są badania, które pokazują, że jeżeli siedzisz w pomieszczeniu, tak jak ja teraz, że mam tutaj sobie światło górne włączone, w miarę jasne, no to powiedzmy jest cieplejsza barwa, no ale powiedzmy w miarę takie, które ma duże spektrum światła niebieskiego w sobie, one nawet w 70% blokuje melatoninę.
Więc wiesz, kiedy my nie zadbamy o to, to ciężko jest tutaj, znaczy inaczej, bo pytałaś, czy jesteśmy w stanie tym zrobić. Moim zdaniem jesteśmy bardzo dużo w stanie zrobić. Bardzo, naprawdę bardzo, tylko że to nie jest tylko taka praca, tak jak mówię, zainstaluj sobie filtr blokujący światło niebieskie na telefon, bo to ci nie jest. Jest po prostu dużo tutaj, dużo działania. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam do końca na twoje pytanie, więc w kontekście tego ja bym naprawdę, jest x rzeczy, które można zrobić dookoła higieny snu i dookoła tego, ale jeżeli jest dalej problem, no to oczywiście trzeba szukać dalej, wiesz, no z czym może być problem, ale... Słuchajcie, tak, Dariu, bardzo ładnie odpowiedziałaś. Generalnie słuchajcie, drodzy Państwo, to jest tak, że możemy mieć różne choroby, możemy mieć problem z tarczycą, tak? Tak. Możemy mieć problem, słuchajcie, z depresją. Wiele jednostek chorobowych stanów w organizmie wpływa na to, że mogą pojawić się problemy ze snem. Natomiast my sobie teraz pokazujemy pacjenta, który powiedzmy sobie jest całkowicie w normie, czy też ta kwestia psychiki jest ogarnięta. I często bardzo duża grupa, przynajmniej moich pacjentów, uważa, że jedynym rozwiązaniem jest farmakoterapia, tak? Są leki. I ja się, Daria, z Tobą całkowicie zgadzam, że czasami są takie sytuacje, że bez tej farmakoterapii nie jesteśmy w stanie się obyć. Natomiast my często właśnie tą kwestię światła, ciemności w sypialni i tak dalej, bagatelizujemy strasznie. Nieważne co będzie, jak będzie, i tak źle śpię. A rzeczywiście badania wskazują, że to ma olbrzymie znaczenie i może takie drobne modyfikacje mogą bardzo mocno pomóc. Natomiast tutaj mam do Ciebie też takie pytanie, w literaturze pojawia się często takie zjawisko, że jeżeli nie możesz zasnąć, tak, czy opisywany jest taki mechanizm, to powinnaś wręcz skracać sobie ilość snu, a nie na siłę wydłużać czas spędzany w łóżku. Jak ty się do tego tutaj odniesiesz? Wiesz co, no tak, no bo w sensie, że jeżeli chodzimy cały czas późno, tak, przesuwamy sobie ten cykl dobowy, no to że później rano jesteśmy bardziej zmęczeni i że później śpimy dłużej i też się nakręca. No bo wiesz, jeszcze inna sytuacja, że ktoś nie może zasnąć, ale leży w tym łóżku uporczywie, mówi, dobra, no leżę, wiesz, trzecia, czwarta godzina, nie może zasnąć, to często lekarze rzeczywiście zalecają taką deprywację snu, czyli spanie kolejnego dnia plus minus tyle, ile udało ci się spać poprzedniej nocy, tak, żeby to nie było tak, że wylegujesz się naście godzin, a śpisz z tego kilka, tylko wiesz. Tak. Zmęczenie się, żebyś zaczęła spać po prostu rzeczywiście z jakąś tam korzyścią. No tak, bo wiesz, jeżeli leżysz sobie w łóżku, właśnie tak jak mówisz, leżysz, a totalnie nie możesz zasnąć, to nakręcasz się też, podwyższa ci się kortyzol wręcz ze stresu, że nie możesz zasnąć i to nakręca jeszcze tu twoją bezsenność, więc jak najbardziej tutaj ta deprywacja snu może mieć sens. W ogóle a propos deprywacji snu, to tutaj też to jest metoda stosowana w terapii silnej depresji, takiej lekoopornej, co gdzieś tam też zostało zarzucone kiedyś w książce tej Dlaczego śpimy, która była popularna, no bo tam mówił autor, że ten sen jest taki ważny dla zdrowia, dla długiego życia i tak dalej, a tu zarzucono mu, że no okej, ale deprywacja snu na przykład w przypadku silnej depresji może ratować tutaj sytuację. Tylko że to jest taka, wiesz, tak znowu, to jest kwestia kliniczna, tak jak w przypadku klinicznego, a długoterminowa deprywacja snu znowu będzie nasilała nam zaburzenia psychiatryczne, więc to jest takie błędne koło. Więc tutaj to, jeżeli my nie możemy wieczorem zasnąć, no to właśnie to jest znowu kwestia, czym my się odpowiednio wyciszamy. Tutaj suplementy fajnie mogą się sprawdzić, nie? Że suplementy, które spowodują, że my przed snem wchodzimy w ten taki stan relaksu. Z mojego researchu, może tak, wynika, że takie badania, które faktycznie możemy stwierdzić, że zgodnie z badaniami działa i działa też na ludziach, to jest magnez, ashwagandha i olejek CBD, ale w kontekście nie jakości snu, ale właśnie wyciszania przed snem i tego takiego relaksu, który często, wiesz, no mamy jednak jako ludzie często ten przed snem, kładziemy się i nagle jest ta spirala myśli. Cały dzień w głowie, tak jest, tak. Żeby to ogarnąć, to jakby zatrzymać, spowolnić i wyciszyć się. I to może być sposób właśnie na tą kwestię też długotrwałego bezsenności i tego, że jednak jak sobie, wiesz, przypominamy coś stresującego, to się tak ten kortyzol nakręca, no i nie możemy zasnąć po prostu. Czyli jest sporo do zrobienia. Drodzy Państwo, nie warto igrać z rytmem dobowym, ja już to wiem, ale teraz słuchaj, w temacie snu jesteśmy, bo są tu też pytania o to, co robić, jak ktoś śpi non-stop, tak? Są i takie osoby, które nie możesz wybudzić, słuchaj, budzik dzwoni, wiesz, dom się wali, bomba wybucha, one śpią, tak? To też może być problem oczywiście dla kogoś, tak na dobrą sprawę, natomiast ja jeszcze bym, słuchaj, pociągnęła ten temat problemów ze snem, a treningów, bo takie pytania też, słuchaj, o której ostatniej trening, tak, żeby nie mieć problemu ze snem, żeby nie zaburzać rytmu dobowego.
Jak ty to, Daria, widzisz? Oficjalnie nie ma właśnie w tym kontekście zaleceń, bo zweryfikowano to, że kiedyś oczywiście się mówiło inaczej, zgodnie z cyklem dobowym, faktycznie, no wiesz, rano więcej kortyzolu, więcej energii, więc pierwsza część dnia wydaje się taka być idealna, powiedzmy, tego treningu. No ale badania pokazują, że są osoby, które trenując przed snem, śpią świetnie, mają świetną jakość snu. Ale na przykład to są często badania na sportowcach, których organizm też się adaptuje do tego stanu. Więc to moim zdaniem będzie kwestia bardzo indywidualna. Na pewno trening, który jest bardzo taki interwałowy, który nam naprawdę podwyższa te tętno, ja raczej bym zostawiła tutaj na tą pierwszą część dnia, ale jeżeli ktoś nie może inaczej, że tak powiem, wiesz, życie po prostu i wieczorem to robi, no to żeby potem minimalizować to, czyli potem znowu dbać o to światło, być może właśnie wziąć sobie jakieś, nie wiem, czy adaptogeny, czy magnez, dbać o dietę, o to wszystko, żeby jak najmniejsze zło, że tak powiem, tutaj było tym treningiem. Żeby czynić. Tak, a na pewno jeżeli ktoś ma możliwość, to intensywniejsze treningi lepiej w pierwszej części dnia, a w drugiej części dnia ewentualnie jakiś spacer, coś takiego wolniejszego. Aczkolwiek, tak jak mówię, badania są niejednoznaczne w tym kontekście i bardziej tutaj możemy polegać po prostu na tym naszym rytmie hormonalnym chociażby, który pokazuje, no, że jednak wieczorem organizm powinien się wyciszać. Więc znów, to zależy i kwestia indywidualna. Okej, czyli musimy sami sprawdzić u siebie, jak to wygląda i jak nam to służy. Ale tak zapytam, słuchaj, jak już ktoś musi po południu wieczorem, to ile godzin przed snem najpóźniej? Wiesz, są takie typowe pytania pacjentów, ja je oczywiście pociągnę, tak? Bo pewnie tak. W głowach naszych słuchaczy się pojawiają. No to znów pytanie, w jakim tempie ktoś się regeneruje, bo wiesz, jeden zrobi taki trening i będzie przez kilka godzin chodził pobudzony, a drugi po godzinie już może iść spać i czuje się świetnie, więc to będzie... Czyli znowu, takich odgórnych wytycznych nie ma, obserwujemy siebie, koniec, kropka. Dobra. Nie ma, natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś tylko ma możliwość, to ja raczej zalecam w pierwszej części dnia, w środku dnia chociażby, bo później dochodzi dalej kwestia, wiesz, posiłku potreningowego, no bo to jest kolejne pytanie zawsze. Wiemy już teraz, że wcale nie jest tak, że musimy, jeżeli trenujemy wieczorem, możemy zjeść dopiero rano i to jest jakby mięsie, nie będzie tego katabolizmu. My to wiemy, że czasem, jeżeli mamy zjeść duży posiłek, to może czasem lepiej po prostu iść spać na głodniaka, niektórzy tak robią. Ale ja na przykład tutaj zawsze zalecam, że jeżeli już, no to żeby sobie zrobić na przykład, wiesz, jakiś koktajl, nie? Coś takiego, co jest zmiksowane, przemycisz wszystkie tam składniki odżywcze potrzebne po treningu, potrzebne w cudzysłowie, no bo właśnie potrzebne albo nie, ale jednocześnie nie zalegać to w żołądku, a to jest bardzo ważne przed snem. Okej, czyli wszystko jest możliwe do zrobienia. Słuchaj, wracam do melatoniny, ale teraz tak bardziej sensownie. Często podróżuję służbowo i odczuwam jetlag. Jak mogę sobie z tym poradzić, żeby nie rozregulować pracy swojego organizmu i czy mogę w tej sytuacji wspomagać się melatoniną? To pytanie też padło, wiesz co, nie tylko w kontekście podróży częstych samolotem, ale też pracy zmianowej. Czy to są takie sytuacje, Daria, bo mówiłaś, wiesz, że krótko, że zależy od dawki, ale na przykład ktoś często podróżuje rzeczywiście samolotem, no i siłą rzeczy ten rytm dobowy musi całkowicie przestawia, no to jest chyba taka sytuacja, gdzie można, rozumiem, sięgnąć po melatoninę i tutaj nie mamy żadnych obiekcji, ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś pracuje od wielu lat na pracę zmianową. Jest to ciężki temat. Tutaj widzę, Piotr Borkiewicz, moje dwie ekstudentki. Dzień dobry, panie doktorze. Pozdrawiam, pana odbiłem. W sumie prawda, nie inaczej. To miło nam, chyba oby. Dobra, wracamy. Tak, no wracając jakby tak, jeżeli chodzi o kwestię jetlagu, tak jak wspomniałam, to tutaj melatonina i opaska do torebki na oczy, koniecznie w podróż, opaska na oczy i stopery, to jest w ogóle taki must have w podróży i generalnie w miejsce, do którego przylatujemy, jeżeli to jest właśnie zmiana tych stref czasowych. W ogóle, tak jak mówię, zarówno opaska, jak i stopery do uszu, to jest naprawdę bardzo malutki wydatek, a może zmienić wiele, bo sama kwestia hałasu, bo mówimy o ciemności, a sama kwestia hałasu też wiele zmienia, wiesz, tutaj w tym kontekście jakości snu. Wracając do pytania. Ja używam wszystkiego ewidentnie, słuchajcie, związane z higieną snu, całkiem niezłą widzę. Bardzo dobrze. Tak, w uszu rewelacja, polecam, tak. Bardzo dobrze, wiesz, problemem jest, niestety, jak ktoś mieszka, wiesz, blisko albo lotniska, albo
nie wiem jak się nazywa, pętla tramwajowa, nie? No gdzieś jest tak głośno bardzo, no to tutaj faktycznie jest to problematyczne i badania są takie, no ale z drugiej strony też nie możemy się tym stresować jakoś tam bardzo, tylko robić wszystko, żeby to zminimalizować. I właśnie tak samo jest z pracą zmianową, no to jest temat bardzo ciężki, tak jak mówię, praca zmianowa jest tematem ciężkim, bo są zawody, które muszą mieć pracę zmianową, dzięki którym w ogóle społeczeństwo istnieje, funkcjonuje, wiesz, ochrona zdrowia, różne służby mundurowe, to wszystko jest niezbędne, piekarze, wszystko jest tutaj nam, tak, niezbędne. No ale faktycznie jest tak, że no, wiesz, troszeczkę nasz organizm na pewno się do tego adaptuje, jednak to badania są tutaj jednak nieubłagane. Badania są robione między innymi na dużych, wiesz, grupach, pewnie kojarzysz, pielęgniarek na przykład. I niestety no, zwiększa ryzyko niektórych nowotworów taka praca zmianowa. Tutaj właśnie rozproszyłam się, właśnie, bo jest komentarz a propos książki W pogoni za słońcem i też ją bardzo polecam, bo właśnie tam między innymi ta kwestia pracy zmianowej, czy kwestia zaburzeń metabolicznych, jakie występują w momencie, kiedy zaburzamy cykl dobowy, czyli masz insulinooporność, najpierw się wyśle. Właśnie słuchaj, właśnie, bo to generalnie z tą pracą zmianową to jest insulinooporność, leptynooporność, słuchaj, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia hormonalne w konsekwencji, zwiększone ryzyko nowotworzenia. Tak naprawdę, jeśli zaczyna to czytać, no to najlepiej by tę pracę rzucił, nie? Tak. Zmianową. No ale można, rozumiem, że słuchaj, bo tak jak wspomniałaś słusznie, organizm ogólnie żywy mają zdolności adaptacji, w związku z powyższym, mając świadomość tego, że jest to czynnik, który na nas wpływa negatywnie, pewne kwestie na pewno możemy wdrożyć, tak, żeby zminimalizować te negatywne skutki pracy zmianowej. Tak, i wiesz co, tutaj będzie moim zdaniem to zależało od rodzaju wykonywanej pracy, no nie? Bo czy to jest praca jakaś tam fizyczna bardziej, czy no zazwyczaj chyba to jest taka, no generalnie czasem na przykład lekarze mają jakieś tam drzemki powiedzmy w ciągu nocy, jak mają, a chociaż tutaj znowu pojawia się kwestia insercji sennej, nie wiem czy też znasz to pojęcie, tak zwana bezwładność senna, ale to możemy o tym chwilę później powiedzieć, bo to też jest bardzo ciekawe właśnie a propos pracowników zmianowych, bo wiemy, że do godziny po rozbudzeniu się, niezależnie kiedy się budzisz powiedzmy, ale jak w nocy, czyli jesteś powiedzmy lekarzem i się w środku nocy wybudzasz, no to jest taka ta godzina teoretycznie dla naszego mózgu potrzebna, żeby wszystkie funkcje poznawcze wróciły do normy. Czyli nawet jest takie badania na pilotach, że najwięcej takich, powiedzmy, bez przyczyny wypadków było w pierwszej godzinie od momentu, kiedy oni się wybudzili. Dlatego wiemy, jeżeli my wiemy, że my potrzebujemy rano tej godziny na rozbudzenie się, na to, żeby rozwiązać dobre zadania matematyczne, potrzebujemy tej godziny rano na rozruch, nasz mózg potrzebuje, no to jeżeli jest taka osoba, która na nocną zmianę, powiedzmy, pracuje i śpi tak fragmentarycznie, to wtedy na przykład dla niej super rozwiązaniem będzie tak zwany ten kofinat, nie? Czyli pijesz kawę, drzemka 20 minut i się wybudzisz. Za chwilę. I to, no okej, kawa w nocy, ale to jest znowu rozwiązanie, dbałość o mózg tego lekarza na przykład, żeby podjął dobrą decyzję, nie? Więc w tym kontekście. Ale no znowu odeszłam oczywiście od tematu, bo to jest bardzo dużo takich ciekawostek dookoła tego. Więc ja tutaj na pewno bym skupiła się na ograniczeniu tego światła. Jeżeli ktoś pracuje przed monitorem tak późno, no to jednak fajnie by było mimo wszystko ograniczać to światło niebieskie poprzez te okulary. One oczywiście może działać na nas usypiająco, ale jeżeli będziemy blokować takimi okularami, które częściowo blokują to światło niebieskie, no to dalej część tej melatoniny pewnie się będzie gdzieś tam może wydzielać, chociaż to też zależy. Powinniśmy wtedy zadbać od razu, jak wracamy do domu po tej nocnej zmianie, można wtedy być może właśnie tą melatoniną się poratować, tą opaską na oczy, żeby jednak gdzieś tam sobie ten rytm dobowy, wiesz, żeby ta melatonina się pojawiła, żeby trochę to uregulować. Ta kwestia posiłków też wraca, czy w nocy jeść, jeżeli ktoś pracuje, czy nie jeść. To też jest kwestia. To jest wieczne pytanie, otóż no. To, ale słuchaj, jeść czy nie jeść? To jest kwestia też dla mnie niejednoznaczna i ja miałam kilku takich podopiecznych, z którymi z każdym pracowałam inaczej, bo jeżeli ktoś miał pracę, wiesz, bardzo fizyczną, która faktycznie wymagała tego, no to ta osoba jadła, no ale były osoby, które powiedzmy, nie wiem, spożywały tylko jakiś tam jeden koktajl w ciągu nocy, bo nie potrzebowały więcej, a starały się raczej to przerzucić na to, jak już wstaną sobie po takim odespaniu. Więc dostosowujemy cykl do danej osoby, faktycznie tej pracy zmianowej, jest tutaj wiele czynników, które na to wpływają. Ale tak jak właśnie powiedziałyśmy, no to kwestia jest mniejszego zła zdecydowanie i dbania o to, o ile możemy o to zadbać po prostu. Dobra, słuchaj, tak sobie słucham, bo to jest niesamowicie ciekawe, to jest słuchaj, fascynujące, Daria, i ja Cię od razu zapraszam na kolejne odcinki, jeżeli Ty się zgodzisz, bo ja mam tutaj tyle tematów do rozbudowania, które Ty mi, słuchaj, wysunęłaś, że
Ja myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy Państwo możecie o tym jeszcze słuchać nieraz. Natomiast wiesz, to tak sobie rozmawiamy o rytmie dobowym, o tym cyklu snu, czuwania, o pracach zmianowych, o okularach, o ograniczeniu światła niebieskiego. A ja sobie myślę o takich podstawowych, prostych, słuchaj, kwestiach, takich od ogółu do szczegółu. Słuchaj, jak na nasz rytm dobowy wpływa taka ogólna higiena życia? Czyli wiesz, bo my pracujemy, rozmawiamy, kto kiedy wstaje, kto się kiedy kładzie spać, ale co na przykład, wiesz, nawet nie z aktywnością fizyczną sensu stricte, tylko z tym, ile my wychodzimy na przykład na świeże powietrze, tak? Ile mamy tego kontaktu, wiesz, ze słońcem, takim realnym, stricte, bo często, wiesz, my uważamy, że jesteśmy aktywni i zdrowi, bo idziemy na godzinę na siłownię. Ale co z tym, że powinniśmy tą godzinę, dwie wyjść i pochodzić po lesie na przykład? Jest takie powiedzenie, i ja też go często używam, na dobry sen pracujesz cały dzień. I tak naprawdę od kiedy wstajesz, otwierasz oczy, to już ty pracujesz na to, jak ci się będzie spało wieczorem. Więc zgadzam się w zupełności, że to nie jest tak, że wiesz, że żyjesz byle jak w cudzysłowie i potem sobie założysz okulary blokujące światło niebieskie, czy nie wiem, filtry godzinę przed snem włączysz i wszystko jest okej. Wiemy, światło słoneczne, no to jest serotonina. Serotonina, no to też jest lepsze wydzielanie melatoniny później. Więc to wszystko ma związek. No kwestia właśnie tego, żeby wychodzić, jeżeli mamy przerwę w pracy, świetnie, jeżeli mamy możliwość wyjść się przespacerować, nie wiem, dookoła budynku chociażby, powiedzmy w czasach, kiedy żyjemy w normalnych warunkach, nie zdalnych, a jeżeli nawet zdalnych, otworzyć sobie, nie wiem, jeżeli nawet nie mamy możliwości wyjść na spacer, no to chociaż sobie popatrzeć, nie wiem, przez to okno, otworzyć okno, popatrzeć na, wiesz, w stronę światła dziennego. A idealnie oczywiście, jeżeli możemy sobie wyjść na spacer i ja zawsze moim podopiecznym mówię, że na pierwszym miejscu to jest powiedzmy te wyrabianie tak zwanych kroków, czyli te 10 tysięcy kroków, czasem niektórzy mniej, ale w terenach zielonych czy w terenach przyrody, no bo to wiadomo, teraz mamy tereny białe akurat, ale wiesz o co chodzi, nie? Że jakby ja jestem w ogóle wielką fanką Shinrin-yoku tak zwanego, czyli kąpieli leśnych japońskich i tego jak bardzo różni się spacer nawet w, o, właśnie Kasia, Shinrin-yoku. Wszyscy w jednym nurcie widzę, pracujemy, słuchaj. Jak tak. Bardzo, wiesz, mnie kiedyś w ogóle zszokowało, jak szukałam kiedyś tak wiesz, na temat właśnie, czy jest coś na temat przyrody i tak dalej. Jest pełno badań na ten temat, no nie? I świetne badanie kiedyś pamiętam, widziałam, że porównywali uczestników, którzy spacerowali w terenach miejskich, gdzieś tam w zabudowaniach po prostu, po betonie spacer powiedzmy, i tych, którzy spacerowali w lesie. Oczywiście odjęto, wiadomo, te wszystkie parametry, typu ten sam wysiłek fizyczny i tak dalej, to wszystko robili uczestnicy to samo powiedzmy. I parametry w kontekście właśnie spadku hormonów stresu, generalnie parametry metaboliczne, ciśnienie i tak dalej, wszystko, była ogromna różnica u uczestników, którzy to robili w terenach zielonych, tak zwanych w terenach przyrody, niż ci, co po prostu sobie spacerowali w terenach miejskich. I oczywiście wiadomo, że lepiej spacer w terenach miejskich niż wcale, ale jednak jeżeli mamy park, las, cokolwiek, to jest świetne. Co więcej, widziałem jeszcze jakieś takie badania a propos dzieci, które się wychowują nawet w mieście, ale mają możliwość kontaktu z przyrodą, gdzieś tam, nie wiem, czy jeżdżą na jakieś spacery leśne, czy mieszkają w terenach podmiejskich, to nawet to wpływało na ich funkcje poznawcze lepiej. To jest w ogóle niesamowite dla mnie. Ale wiesz co, bo my tak z Kasią też rozmawiałyśmy rzeczywiście, że tak na dobrą sprawę to jest, dla mnie to jest taki must have, wiesz, taka podstawa bytu, żeby tą godzinę dziennie, ja jestem w ogóle trikiem leśnym, godzinę dziennie ja naprawdę w tym lesie chcę mieć i człowiek wchodzi, jest wiesz, zdenerwowany, zły, niewyspany, tyle ma do zrobienia, tego i idziesz tą godzinę przez las i wychodzisz z lasu i nagle wszystko opada, tak? Jest zupełnie inaczej, masz inne ciśnienie krwi, masz inny nastrój, już nie mówiąc o witaminie D. I my o tym często zapominamy, a to jest tak na dobrą sprawę podstawa. Myśmy kiedyś żyli na zewnątrz, a teraz, jak powiedziałaś, słusznie żyjemy w blokach i czasami myślimy, że jak przejdziemy pieszo z pracy do domu, to już nam tą aktywność fizyczną wyrówna, a nie do końca i nie zawsze o to chodzi. Chociaż oczywiście zawsze lepsze coś niż nic. Tak, a propos tego, co też powiedziałaś, tej godziny na siłowni, no to my teraz już wiemy i to też potwierdzają badania, że wiesz, jest różnica, jeżeli sobie pójdziesz, nie wiem, na 3 spacery, nawet te 15-20 minut, ale w ciągu dnia, niż siedzisz cały dzień od rana do wieczora i pójdziesz na godzinę na siłkę. Tak. Jest różnica, no bo nasz organizm jest stworzony do powiedzmy działania cały czas. Większość z nas jednak ma teraz pracę siedzącą, więc tym bardziej lepiej rzadziej sobie znaleźć tę przerwę, pospacerować po mieszkaniu nawet, ale najlepiej właśnie gdzieś tam dookoła bloku, parku, lasu, jak idealnie, jak ktoś mieszka blisko, żeby sobie na to pozwalać jak najczęściej. I to ma ogromną różnicę. Siłownia, okej, też jest bardzo ważna dla, znaczy może i siłownia, ale trening siłowy też ważny dla zdrowia, ale no, patrzymy na to już teraz trochę inaczej i to jest mega ważne. No nie? Bo znaczy ważne i ważniejsze. A wiemy, że kwestia stresu reguluje nam i sen, i kwestia tutaj też a propos mikrobioty, która też jakby wiemy też, że też wpływa na wszystko.
Tak, zaraz przejdziemy. Kochani, drodzy Państwo, psa można sobie kupić. Ja bardzo polecam wszystkim pacjentom zakup psa. Pies potrzebuje chodzić po lesie, bardziej niż my nawet, i człowiek się wtedy bardzo szybko uczy, że ta godzina w ciągu dnia się znajdzie dla psa. A teraz idę do mikrobioty. Jak poruszyłaś tutaj, Daria, ja muszę do mikrobioty zahaczyć, bo rzeczywiście badań, jeżeli chodzi o wpływ naszych bakterii jelitowych na rynek dobowy, jest multum. Chociażby warto zacząć od tego, rozpocząć to nasze rozważanie, że bakterie jelitowe jednak produkują olbrzymią ilość serotoniny, również melatonina powstaje w przewodzie pokarmowym. I idziemy do prostej konkluzji: zaburzony mikrobiom, zaburzone wydzielenie tak na dobrą sprawę tych dwóch podstawowych związków do regulacji cyklu dobowego. Natomiast wiesz, ja tak sobie dzisiaj czytałam różnego typu badania, wracałam sobie do nich i rzeczywiście wykazano, że chociażby przeszczepienie kału, nie wiem, czy słyszałaś o tych badaniach, ten słynny transfer kału czy mikrobioty jelitowej, co prawda robiono to u zwierząt i, drodzy Państwo, przeszczepiano taki kał od myszy, którym przerywano sen, tak? Co kilka widziałam to. Do myszy Denfree, tam się dramat zrobił w tym organizmie, bo przecież to rozwinęła się i insulinooporność, i wyższa była podaż energetyczna, czyli te myszy szybciej tak na dobrą sprawę przybierały na masie ciała. I równie zaburzony profil metaboliczny był ogólnie u zwierząt, którym przerywano ten profil snu. I poszłam sobie dalej w tych badaniach. Nie wiem, czy w ogóle widziałaś badanie, słuchaj, że badano również wpływ podróży samolotem na mikrobiotę jelitową zwierząt i przyjrzano te podróżujące zwierzęta do mikrobioty podróżujących zwierząt do zwierząt biorców. I tu również były bardzo mocne zaburzenia i w profilu takim właśnie metabolicznym, i w jakości snu u tych biorców. Także patrząc sobie na myszy, które jednak dużo mają wspólnego z nami, no widzimy, że ta mikrobiota jelitowa jest ważna. Ja to będę zawsze podkreślać, słuchajcie, również tej regulacji cyklu dobowego. I teraz idąc dalej do tematu, czy ty często obserwujesz, słuchaj, u swoich pacjentów, podopiecznych, jak to ładnie nazwałaś, bo mi się to zdarza, że osoby, które mają problemy jelitowe, jakieś biegunki, jakieś bóle brzucha, czy SIBO, czy zespół jelita nadwrażliwego, one jednoczasowo też mają właśnie problemy ze snem, z jakością snu, z ciągłością snu, i dla mnie w dużej mierze rzeczywiście jest to połączone z tą kwestią jelitową, czyli mikrobiomu jelitowego. No ja generalnie, wiesz, jeżeli właśnie pojawiają się takie tego typu problemy, to ja też sobie czasem się zastanawiam, co było pierwsze, jajko czy kura tak zwana. To prawda. I gdzieś tam właśnie tutaj w tym kontekście, jeżeli już pojawia się trochę problemów tych zdrowotnych, to zazwyczaj jest rozregulowanie na wielu polach. I teraz właśnie pytanie, od czego trzeba zacząć regulację tutaj, no bo to często też dochodzą właśnie... Co jest przyczyną. Tak, no bo często, wiesz, dochodzi tutaj oczywiście albo kwestia jeszcze stresu, a to jakaś tam, wiesz, znienawidzona praca, a to jakieś inne sytuacje życiowe, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie czasem zrobić po prostu tylko jednej rzeczy. Po prostu tu trzeba zrobić rewolucję, a niestety często też my jako ludzie, mam wrażenie, że trochę jesteśmy mniej odporni może teraz w naszych czasach, a może to jest moja nadinterpretacja, na takie zmiany, na zasadzie, że chcę, żeby robić to samo, ale żebym była o 180 stopni innym człowiekiem pod kątem zdrowia. No tak się nie da. Więc jak najbardziej tutaj to jest zazwyczaj wszystko tak połączone, no że mówię, no dla mnie tutaj powoli też skłaniam się do tego, że do pracy tylko z osobami, które są zdeterminowane na to, że być może musisz wywrócić swoje życie do góry nogami, bo oczywiście krok po kroku, ja nie mówię, że wszystko naraz, tylko chodzi mi o taką gotowość psychiczną, no nie, no bo to jest stresujące dla nas też, zmiany, ale... Mieliśmy ze strefy komfortu. No tak, to tak. I jakby tak jak też ostatnio właśnie też gdzieś tam pisałam u siebie, bo my z takich czasów właśnie takiego wychodzenia ze strefy komfortu przyszliśmy do strefy takiej, pobądź sobie w tej strefie komfortu, niech ci będzie dobrze. Zasługujesz na to, tak jest. I to jest okej, okay. Dobrze jest mieć tego świadomość, że czasem możesz sobie na to pozwolić, moim zdaniem. Jednak fajnie by było pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi i jednak potrzebujemy tych wyzwań, tych zmian, i o ile właśnie czasem potrzebujemy tego zwolnienia, no tyle musimy pamiętać, że my jako ludzie potrzebujemy tych wyzwań. To też właśnie w kontekście, słuchałam takiej rozmowy, dwóch panów rozmawiało w kontekście testosteronu generalnie i tego u mężczyzn, co się dzieje gdzieś tam teraz i tak dalej. I to wszystko też ma związek z tym, potem z kwestią zdrowotną, i wiesz, i to się tak zapętla. Więc właśnie, dla mnie to jest kwestia tak bardzo połączona i zawsze jest kilka rzeczy naraz. No rzadko kiedy to jest po prostu tylko problem teraz, że ktoś chce, wiesz, przychodzi i po prostu on by chciał tylko schudnąć. Zdarzają się takie osoby, ale to jest bardzo mało osób. Ale bardzo ładnie to powiedziałaś, tak, nie da się robić tego samego i oczekiwać innych efektów, natomiast zrobić rewolucję, ja to wykorzystam z pewnością sobie w dalszych rozważaniach, świetny tekst, rzeczywiście dobrze podsumowujący. Daria, zadam Ci jeszcze jedno pytanie, i to jest takie moje pytanie
że tak powiem, związane z higieną życia, związane ze snem, związane z mężczyznami, testosteronem, mianowicie zadam Ci pytanie o aktywność seksualną przed snem. Dobrze wpływa na cykl dobowy, rytm dobowy, czy nie? Bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze. Między innymi oczywiście oksytocyna, no nie? Tutaj wiemy, że ona wpływa jednak po pierwsze na uspokojenie nas i na lepszą jakość snu. Są badania nawet takie w tym kontekście. Jakiś czas temu takiego krótkiego właśnie e-booka pisałam a propos takich podstawowych rzeczy na szybko, które możemy wprowadzić w kontekście snu. No i właśnie między innymi tam napisałam taką ciekawostkę, bo faktycznie ktoś zadał nawet pytanie takie, no bo jeżeli aktywność fizyczna tak nie bardzo przed snem, no to co no z seksem, nie? Nie, faktycznie tutaj wiemy, że jednak podczas seksu no te hormony, ten oksytocyna przede wszystkim, tutaj wiemy, że ładnie powinna zadziałać. No rzadko kiedy chyba jest tak, żeby ktoś po takiej aktywności czuł jakąś taką ogromną ekscytację, że teraz przez pół dnia jest nakręcony. Pewnie, znaczy to pewnie też zależy, okej, okay, no bo może... Od fazy związku przede wszystkim, moim zdaniem, okej. Okay. No ale raczej jest taki relaks i taki chill out, że tak powiem, chill. No, czyli to jest dobra informacja. Drodzy Państwo, to jest chyba takie bardzo ładne podsumowanie tego, co można zrobić, żeby wyregulować swój sen. Dario, czy Ty przyjmiesz moje zaproszenie nie raz jeszcze, ale do kolejnych odcinków? O, w ten sposób zapytam. Myślę, że tak, jak najbardziej. Super. Drodzy Państwo, moim gościem była Daria Ułkowska i Państwa gościem również. Dario, rozmawiało mi się z Tobą doskonale. Ja raz jeszcze zapraszam Państwa na Darii kanał na YouTubie, Forma na życie i do wysłuchania podcastów na Spotify'u. Sami Państwo widzicie kopalnia wiedzy, jeżeli chodzi o cykl dobowy, o rytm naszego życia, sen i czuwanie. Mądra, piękna kobieta i naprawdę warto poznać, słuchajcie, warto zobaczyć, co ma do powiedzenia. Raz jeszcze zapraszam. Mam nadzieję, że wyjaśniłyśmy przede wszystkim Daria wyjaśniła Państwa wątpliwości dotyczące snu, dotyczące czuwania, bezsenności, nadmiernej senności. Jest to temat rzeka. Ewidentnie Daria dałaś nam do zrozumienia, że to jest w ogóle początek Góry Lodowej. Możemy sobie jeszcze pochodzić wiele tematów, także mam nadzieję, że to sobie rozwiniemy. Tymczasem mam nadzieję, że Państwo macie kilka takich uniwersalnych przepisów na to, jak sobie ten swój cykl życia wyregulować przynajmniej na teraz. Także serdecznie Państwu dziękujemy i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Tej, pa.